Drogie siostry, drodzy bracia w Jezusie Chrystusie, witam was serdecznie w dzisiejszym codzienniku biblijnym w sobotę 3 sierpnia. I dziś prowadzą nas dwa wersety. W przewodniku z Biblią na co dzień znajdujemy pierwszy w psalmie 9, jest to werset 11. Ufać będą Tobie ci, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. I drugi z Ewangelii Jana, 6 rozdział, 37 werset. Jezus powiedział, tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. I przewodnik z Biblią na co dzień proponuje nam także cytat z Christopha Blumharda, wirtemberskiego teologa. Istnieje różnica pomiędzy wiarą, która po prostu akceptuje Boga, a wiarą, która naprawdę czegoś oczekuje. Chciałbym Cię zachęcić. Oczekuj na coś. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy się skupili zwłaszcza na tym wersecie z Ewangelii, chociaż on jest powiązany z wersetem z dzisiejszego psalmu. Tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Jezus nie odrzuca tych, którzy wzywają Jego imienia. Nie odrzuca tych, którzy w Niego wierzą. Nie odrzuca tych, którzy poszukują w Nim swojego zbawienia. Nie odrzuca tych, którzy w Nim odnajdują właściwą drogę. Ale co to znaczy przychodzić do Jezusa? Co to znaczy chodzić z Panem? Co to znaczy naśladować Go? Przychodzić do Jezusa możemy na różne sposoby, ale nie zapominajmy, że On jest tym pierwszym, który do nas przyszedł, bo to On przyszedł na świat, to On żył z ludźmi, to On uzdrawiał, to On czynił cuda, to On prowadził tych, którzy nie potrafili odnaleźć się w swoim życiu. My natomiast poszukujemy. Poszukujemy prawdy, poszukujemy sprawiedliwości, poszukujemy pokoju, poszukujemy rozwiązania dla naszych codziennych trosk, poszukujemy tej drogi, która jest właściwa. I przez naszą wiarę, przez społeczność Kościoła, przez zwiastowane Boże Słowo odnajdujemy tę właściwą drogę w Jezusie Chrystusie. Przychodzimy, chociaż tak naprawdę jesteśmy prowadzeni, bo już wtedy działa w nas Duch Święty. A jeżeli jesteśmy wierzącymi, jeżeli uznajemy w Chrystusie naszego Zbawiciela, jeżeli przychodzimy do Niego, jeżeli czujemy prowadzenie Boże za Chrystusem, wówczas nie zostajemy wyrzuceni precz. Nawet wtedy, kiedy przychodzimy do Niego ze swoimi grzechami, nawet wtedy, kiedy wyznajemy przed Nim to, co nas w pewnym sensie boli, to, co wzbudza nasze wyrzuty sumienia, to, co było złe w naszym życiu. Wyznajemy, prosimy o przebaczenie i On nas nie odrzuca, bo w Nim jest miłość, w Nim jest droga i w Nim jest to wszystko, czego potrzebujemy. Nawet jeżeli ludzie nas odrzucają, to On, kiedy do Niego przychodzimy, nie wyrzuca nas precz. I z tą myślą zostańcie nie tylko dzisiaj, ale zostańcie w swoich kontekstach, w swoich miejscach, w tej swojej codzienności. Niech ta myśl o tym, że Jezus zawsze nas przyjmuje, nam towarzyszy i prowadzi nas także w naszym codziennym życiu, a także w zmienianiu tego życia na lepsze. W Jezusie są nasze drogi, w Jezusie jest nasze prowadzenie. Zostańcie z Bogiem, niech On wam błogosławi na ten dzisiejszy dzień, jak i na kolejne dni. Wszystkiego dobrego.